tvpodkarpacie.pl. Dzisiejszy dzień szczególnie pozostanie w pamięci 11 parom małżeńskim z Sanoka, które świętowały złote gody. Dopisała nam frekwencja, wszystkie osoby w zdrowiu, jak widzę, tak więc bardzo się cieszę z tej uroczystości, że wszystkie osoby pomimo tak niesprzyjających warunków atmosferycznych mogły dotrzeć i uczestniczyć w dzisiejszym jubileuszu. Złote gody są okazją do wspomnień, nawet takich sprzed 50 lat. Wie pan co, to już na karuzeli poznaliśmy się w Sanoku. I tak pozostało do dnia dzisiejszego. Każde małżeństwo ma swoje sekrety i metody, które pozwoliły im żyć w szczęściu przez minione pół wieku. Były sukcesy, były różne, jak to się mówi, niedociągnięcia, ale jakoś wszystko przetrwaliśmy, wszystkie burze i wszystko było zawsze najważniejsze. Pierwsza sprawa to mniej zazdrości, zaufania do siebie i szacunek wzajemny. A przez te 50 lat naprawdę wiele się wydarzyło. Ładne wesela, które były, to też się wspomina bardzo dobrze. No i narodziny dzieci. Dwóch synów i córka, też miłe przeżycie było. Wejście do nowego domu, któryśmy postawili, też było ciekawe i życzliwe. Wszystkim jubilatom należy życzyć zdrowia i następnych lat upływających w szczęściu małżeńskim. tvpodkarpacie.pl